witam panów, państwa. Co mogę powiedzieć o meczu? No, wiedzieliśmy, że Raków jest wymagającym przeciwnikiem i to tak się potwierdziło. Natomiast strzeliliśmy o jedną bramkę więcej. Myślę, że zagraliśmy dobre zawody pod względem charakterologicznym i takiej walki, ambicji. Wywieźliśmy 3 punkty. To jest najważniejsze. W piłce tak jest, że akurat na pewno w naszym przypadku pozostaje pewien losy, bo patrząc na te wszystkie spotkania rundy jesieni tego nowego sezonu, to było najlepsze nasze spotkanie. Patrząc również na sytuację, jakie my stworzyliśmy i przeciwnik, oczywiście związujemy do tych ostatnich 2-3 minut, kiedy się odkryliśmy i wtedy przeciwnik ma większe szanse do kontrataku, ale ja muszę podziękować chłopakom, bo to był dobry, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Nie mieliśmy szczęścia, nie wykorzystaliśmy rzutu karnego i po błędzie zaraz na początku meczu straciliśmy bramkę, która się później okazała była kluczowa, dała zwycięstwo dużo wartym. Ja myślę, że dzisiejszego akurat stylu gry nie musimy się wstydzić, jeżeli na takim poziomie będziemy grać na tym spotkaniach do końca tego sezonu jesiennego, uważam, że będziemy jeszcze wiele punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Dlaczego się tak dzieje, że praktycznie w każdym meczu popełniamy błędy na początku, w pierwszych minutach i tracimy bramkę? Piłka nożna jest grą błędów. Ale czy zawodnicy są uczulani pewnie, bo nie wierzę, że nie. Jesteśmy jak gdyby uczulani, ale jak gdyby to jest, te bramki są bardzo do siebie podobne, w szczególności wynikają one z tego, że my chcemy rozgrywać piłkę od bramkarza, od tyłu. Nie zawsze się to udaje, jeżeli przeciwnik w jakiś taki moment jest agresywny, wyskoczy do nas, to powoduje, że niedokładność, że wybicie bramkarza za krótkie kończy się tym, tak jak dzisiaj, stratą bramki, ale oczywiście chcemy taki błędów nie popełniać, ale z drugiej strony ja chcę, żeby drużyna nauczyła się tego, żeby być przy piłce, żeby te akcje tworzyć, nie wybijać na ośle. To wymaga również czasu, to wymaga tego, żeby ci zawodnicy zdobyli doświadczenie. To dzisiejszy przykład, ten mecz na pewno dla naszych chłopaków z jednej strony, że nie odbiegaliśmy umiejętnościami, nie odbiegaliśmy, uważam, pod względem przygotowania fizycznego, ale na pewno odbiegaliśmy takim cwaniactwem, wyrachowaniem, ale to niestety przychodzi z czasem, tego się nie da kupić, to trzeba wybiegać, wywalczyć, rozegrać tam ileś dziesiąt czy setek meczów na wyższym poziomie, żeby to zrozumieć, jaka to jest różnica, bo to było widoczne, że może zawodnicy niektórzy walczy nie biegali, ale wystarczyło, że mieli piłkę, wiedzieli w jakim tempie to zagrać i zaskoczyć naszą defensywę i to jest ta różnica. Ale patrząc na personalia, patrząc na zawodników Warty, którzy niektórzy z nich grali w reprezentacji Polski, grali za granicą, nasi zawodnicy są tylko większości zawodnicy, którzy grali w czwartej lidze, w trzeciej lidze, u nas zbierają doświadczenie, ale ja myślę, że my wybraliśmy taką drogę. I na dzień dzisiejszy taką drogą będziemy szli. Dziękuję.